używam zabezpieczenia, bo raz już spadłem z bieżni i to nie było miłe. Lepiej się zabezpieczyć, niż później żałować. Także cześć. Ćwiczę na bieżni różne rzeczy, ale przede wszystkim chodzenie. Co tu dużo mówić? Lecimy z tym koksem. Zwykle chodzę po 100 metrów. Spastyczność niestety narasta. Nie mogę, no tak do pół godziny, 40 minut już jest rekord. Potrafię chodzić. Ale mam nadzieję, że kiedyś ta spastyczność się zmniejszy. Chodzę z jedną ręką, na przykład to jest postęp. Kiedyś musiałem się dwiema rękami trzymać, a teraz potrafię trzymać się tylko jedną ręką i te biodra są stabilniejsze. To teraz gadam, a nie skupiam się na chodzeniu. To co, trochę w górę podjadę, no? Na maksymalny wznos. Ale długo tak nie chodzę, bo to bardzo męczy. Piąta godzina. I kolana mnie potem bolą. Dobra, dość popisywania się na dół. No. Raz lżej się idzie, jak jest. Poziomie. No, aż nogi same do góry lecą. Trochę przyspieszę teraz. Teraz jest 1 km na godzinę. Jeden 2. Może to jest mil per hour. A nie, to w Europie kupione. Z Wiednia sprowadzone to raczej kilometr na godzinę. O, teraz już muszę przebierać. Z 1,6 km. Nie będziemy teraz rekordu prędkości robić. Stanę na 1,2. Sto metrów przejść, rozciągnąć się, odpocząć i tyle. Co to jest 100 metrów, prawda? Czasami próbuję bez trzymania, ale to mi się nie udaje. Teraz zmęczone nogi. Wczoraj w ogrodzie spacerowałem z kulami. To mnie bardzo wymęczyło. Skutki do dziś czuję. Ale wiosnę trzeba było jakoś uczcić. Zobaczymy. 100 metrów, może 200 zrobić zaraz. No, na chwilę tylko potrafię puścić. Nie tracę uwagę, a nie mam teraz ze względu na duże napięcie spastyczność.
spasticity, nie mam dużej kontroli, spastyka ogranicza nawet czucie trochę, dlatego nie będę szarżował. 100 metrów albo 200, zobaczymy jak tam radę. Dzisiaj oczywiście chodziłem na bieżni, zwykle wieczorem ćwiczę, bo jest męcząca, powoduje duże takie wydatkowanie energetyczne, dlatego zwykle na wieczór sobie zostawiam przed pójściem do łóżka, bo chcę jeszcze dzisiaj inne rzeczy ćwiczyć. O, już jest 100 metrów, no to 200 przejdę. No ale cóż. Tak każdy orze jak może. Staram się ćwiczyć. Prędkość 1,2 km na sekundę. Zrobię te 200 metrów i się tylko rozciągam. Znowu odpocznę, posiedzę. Później przy drabnicy jakieś ćwiczenia. Może też je sfilmuję, zobaczymy. Te 200 metrów to około 11-12 minut będę szedł. Przeszedłem już 7 minut i jeszcze 4-5 minut. No, napięcie rośnie, czuję. Moje biedne, sparaliżowane mięśnie. Staram się, jak idę z jedną ręką, wymachiwać tak, żeby wzorzec chodzenia zachować przynajmniej jednostronny. Ale nie wiem czemu jedna strona jest bardziej upośledzona i jak lewą ręką się trzymam, to mi to gorzej idzie. Jak prawą, to lepiej. Teraz się lewą ręką trzymam i muszę bardziej się skupić, żeby nie wywrócić. Zmiana ręki. Prawdopodobnie tu nie chodzi o siłę ręki, po prostu prawa strona jest sprawniejsza. Powoduje, się wywrócił teraz. I po prostu lewa noga, lewe biodro, lewa ręka, wszystko gorzej pracuje, a nie chodzi o siłę ręki. A teraz czuję kryzys. Napięcie tutaj w biodrach. Bardzo mocne, z tyłu, z przodu. Aż do pośladków się przenosi taki mały ból wynikający z napięcia spastycznego. Spastyczność to jest takie wzmożone napięcie mięśni. Jedni w ogóle to nie mają, inni trochę, a ja mam dosyć mocne. Mam z tym problem. Wynika to oczywiście z uszkodzenia
rdzenia. Co, może trochę w górę podciągnę. Jeszcze raz. I za chwilę z dół. Żeby nie było za łatwo. Teraz na piąty poziom, nie na maksymalnie 12, jak było wtedy. Ale to i tak już daje. Mięśnie pracują. Teraz szaleje, a później ruszyć się nie będę. Teraz trójka. Zaraz będzie 200 metrów. Zrobię stop. O, jest. 10 minut 44 sekundy i 200 metrów zrobiłem. A normalnie 200 metrów kiedyś 20 parę 30 sekund przebiegałem, prawda? Może nie jak olimpijczyk, ale jak normalny człowiek. Rozciąganie teraz. Ups. Ćwiczenie gimnastyczne. Osoba spadła. Dzieci mi to włożyły. Czy ja to podniosę teraz? Zmęczone nogi. Muszę uklęknąć. Jakbym nie miał zmęczony nóg, to bym pewnie normalnie, znaczy normalnie też z problemami się schylił, ale teraz bardzo duże napięcie. Dzieci się bawiły kwiatem w te jakieś doły. Okej. I w górę. No. Psy znowu awansują, nic się nie dzieje. Dobra, to tyle na razie. Cześć. Idę wyłączę kamerę. No teraz. Aha, rozciągnąć się jeszcze nie ma. Jeszcze się porozciągam, sorry. Przez te psy. Biały pies, biały kieł. Na miejsce. Rozciąganie, żeby było skuteczne, to powinno około 30 sekund przynajmniej trwać. Ja sobie w głowie tak liczę, no ale mniej więcej. No ale teraz to nie jest rozciąganie stricte, tylko takie bardziej rozluźnienie mięśni po wysiłku. Co? To by było tyle, nie? Kończymy. Dzięki za oglądanie. Polecam się na przyszłość.